Ciekawe zobaczyć, ci z Państwa, którzy byli u nas, niezależnie czy to było rok, 5 czy 7, to był parking. Parking na samochody, który dzisiaj już zniknął, bo znowu ze względu na wzrost produkcji nie mieścimy się, krótko mówiąc, i maszyny, które są przygotowywane do wysyłki, w zasadzie znalazły swoje miejsce parkowania właśnie w miejscu, gdzie samochody jeszcze nie tak dawno stały. Dwa domy. Jeszcze przed chwilą dosłownie były dwa domy, które wykorzystywaliśmy też do celów tutaj działalności przedsiębiorstwa. Dzisiaj już ich nie ma, tak jak widać. Tamten dom w tle, który stoi, kupiliśmy tę nieruchomość w tamtym roku. Natomiast ten dom, który widzimy z narożnika, został zakupiony przez nas w tym roku. Ja pokażę Państwu to wszystko na rzucie, jak będę robił prezentację, jak to wygląda. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że znaleźliście Państwo dzisiaj czas, abyśmy mogli się spotkać. Dla nas, jako dla firmy, to wydarzenie, z którym dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić, odgrywa bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o nasz rozwój i o tym będę mówił w drugiej części prezentacyjnej. Zanim rozpocznę prezentację, tak jak Państwo widzicie, jest ze mną kilka osób, zaczynając od pani Justyny Głowackiej. Pani Justyna jest pełnomocnikiem prezesa do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, również zarządza działem administracji i pani Justyna również podzieli się z Państwem szeregiem informacji właśnie z obszaru HR-owego, ponieważ wzrost zatrudnienia w ostatnim okresie czasu jest naprawdę znaczący. Przez okres, zresztą zobaczycie Państwo to z wykresu, przez okres ostatnich niemalże 3 lat podwoiliśmy nasze zatrudnienie, więc zostawię jakby ten obszar pani Justynie i będziemy okazję podzielić się. Mamy bardzo ważną osobę dla firmy Wittmeister, Don Laskowski, współzałożyciel firmy i Daniel de Kulve. Panowie już odeszli, Don zmarł w tamtym roku, pan de Kulve 3 lata temu. To oni są inicjatorami właśnie tego początku, o którym mówimy. Natomiast zanim troszeczkę więcej też o nas powiem, misja firmy Wittmeister, to co nam przyświeca w codziennej naszej działalności. Wittmeister dąży do tego, by być firmą dobrze prosperującą, działającą w oparciu o zasady chrześcijańskie. I to jest bardzo istotne dla nas, ta filozofia jest bardzo istotna dla nas, bardzo istotna dla mnie i to przekłada się jakby w jaki sposób zachowujemy się wobec naszych pracowników i czego oczekujemy od nich, jakiego rodzaju zachowań oczekujemy od nich, jeśli chcą być częścią właśnie społeczności Wittmeister. Dążąc do osiągnięcia naszych celów, będziemy postępować etycznie wobec naszych klientów, dbać o nasze środowisko pracy i wyzwalać kreatywność. Chcemy, aby ludzie, którzy pracują w Wittmeisterze, aby mogli się również rozwijać, aby mogli rosnąć razem z firmą. Tworzymy warunki pracy oraz politykę firmy budujące i umacniające indywidualność, a także promujące pracę zespołową, efektywność i wydajność w miejscu pracy. Teraz, drodzy Państwo, tak bardzo szybko. Powstanie Wittmeistera w USA 1982 rok i historyczna maszyna Don Laskowski i pierwszy truck 1990 rok. Wittmeister w Polsce. Rozpoczęła się przygoda właśnie naszego zakładu w Kole. Być może niektórzy z Państwa pamiętają te dawne czasy i dawny SKR, który mieścił się w tym miejscu. Pan Jerzy Hajduczyk, który był pierwszym prezesem firmy Wittmeister, znalazł to miejsce i uznał, że ono będzie, pomimo iż nie wyglądało za ciekawie, to ono będzie miejscem rozwojowym dla firmy Wittmeister.
początki na pewno nie napawały jakimś wielkim optymizmem, ponieważ to miejsce nie było za ciekawe. Polska motoryzacja na zdjęciu. Słynny domek, który kiedyś został postawiony. Ten początek był naprawdę dynamiczny. Zaskoczył, myślę, że wszystkich, zwłaszcza też właśnie pana Hajduczyka, który z tym pomysłem przyjechał do Polski i z panem Laskowskim porozumieli się, aby właśnie zakon Uchmajzera został uruchomiony w Polsce. Firma Uchmajzer reprezentowana jest poprzez własne oddziały w różnych stronach świata. Tak jak widzicie, nawet nie wszystkie te oddziały są na tej prezentacji umieszczone. Tu jest nasza lokalizacja i spółki zależne, które mamy. Tu jest główna lokalizacja w USA i ich spółki zależne. Natomiast tworzymy kolejne spółki, microbranche nazywamy te spółki. Peru, Kostaryka, Kamerun, Uganda, Japonia i Malezja. Właśnie w tej chwili, w tym roku taki jest cel, aby kolejne spółki zostały utworzone, gdyż ilość sprzedawanych produktów może być jeszcze większa. Jeśli chodzi o podział świata, to dwie fabryki Uchmajzera, jedna właśnie tutaj w Kole, druga w USA, pokrywają, można powiedzieć, cały świat. To teraz slajd, który zostanie pokazany właśnie w prezentacji pani Justyny, mówiący o tym, jak dzisiaj wygląda zatrudnienie w Uchmajzer. Moje dane są danymi na 22 maj. Natomiast ja wiem, że już dzisiaj mamy wyższą ilość osób zatrudnionych i doskonale to widać, że ten ostatni czas był takim czasem dużego wzrostu, właśnie jeśli chodzi o rozwój firmy Uchmajzer. Zanim zacznę opowiadać o tym, to tylko bardzo szybciutko nakreślę Państwu to, co mieliście okazję widzieć, aczkolwiek z dołu nie zawsze wszystko, że tak powiem, się dobrze widzi i dobrze odczytuje. Tu jest ulica Nagórna, którą Państwo przyjechaliście do nas i tu zaczyna się właśnie teren firmy Uchmajzer. Ja pokażę to zdjęcie z kilku stron, żeby lepiej to zrozumieć. My jesteśmy tutaj w tym budynku właśnie, o tu mniej więcej na tej wysokości. To jest ostatnia inwestycja, która została zrobiona. Tu jest już plac, gdzie były dwa domy wcześniej, dzisiaj już tego nie ma. Teren zakładu to 11 hektarów, hale produkcyjne łącznie mają około 13 tysięcy metrów kwadratowych. Biura, pomieszczenia socjalne około 3000 metrów kwadratowych. Tak wygląda to z innego ujęcia. I to, co wspomniałem, w ostatnim czasie firma zakupiła te dwie nieruchomości, czyli tę nieruchomość i tę nieruchomość, można powiedzieć, wcielając je do terenu przedsiębiorstwa. Ta nieruchomość nie jest własnością firmy Uchmajzer. Troszeczkę taką wyspą dzisiaj została, ponieważ tu idzie granica już naszej firmy. Również zakupiliśmy tę działkę, potocznie nazywaną drogą od miasta, ponieważ to była działka, która należała do miasta. Więc ten teren został wcielony, można powiedzieć, do terenu przedsiębiorstwa. Tak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o tę część wschodnią. Część niezwykle istotną dla nas, ponieważ właśnie tutaj stanie ta duża hala produkcyjna, o której za chwileczkę też będę opowiadał. Zakupiliśmy w zasadzie ten teren i ten teren w ostatnim roku. No bez tego zakupu nie moglibyśmy robić tej inwestycji. Natomiast tak jak widzicie Państwo, pewne możliwości się skończyły, ponieważ są tory, tu jest akurat już wiadukt. Tu jest firma Polfrost, tu jest firma Scania, natomiast tutaj w głębi, czyli przed nami, jest zabudowa jednorodzinna. Więc miejsce zaczyna być małym problemem. Dodatkowo posiadamy jeszcze tutaj działkę za GPZ, czyli mamy ulicę Nagórną, tu jest ładny GPZ,
I tu jest działka właśnie firmy Mindset. Na dniach pewnie Państwo już słyszeliście o tym, że udało się, że projekt budowy ulicy Różany, czyli tej ulicy, został zaakceptowany przez pierw wojewodę, a później trafił właśnie na listę projektów dofinansowanych przez rząd właśnie z tej puli Nowego Ładu i miasto otrzymało jakby pozytywną odpowiedź na ten projekt, więc zakładamy, że za chwilę ta droga będzie budowana. Rozbudowa zakładów kolei, inwestycja na 100 milionów złotych. Drodzy Państwo, tak mniej więcej będzie wyglądał ten budynek. Jeszcze raz powiem, patrząc z tej strony, stanie dokładnie w linii prostej, tak jak mamy obecnie usytuowane budynki. I teraz taką ciekawostkę powiem Państwu, że ten budynek, proszę sobie wyobrazić boisko piłkarskie. Boisko piłkarskie ma 105 metrów długości. Ten budynek będzie dłuższy niż dwa boiska piłkarskie. 219 metrów długości ma ten budynek. Na halę spedycyjno-produkcyjne będą miały 45 metrów szerokości plus te elementy właśnie przestrzeni biurowo-socjalnej. Tu z jednej strony i tu z drugiej strony. Dokładnie to samo. I mamy 5 doków załadunkowych od strony wschodniej, tak aby tabór ciężarowy ograniczyć do minimum. I to zdjęcie dość dokładnie też obrazuje i pokazuje już w skali, jak ten budynek będzie wyglądał. Czyli mamy 3 strefy w tym budynku. Pierwsza strefa to będzie magazyn serwisowy, wysyłki generalnie zostaną zlokalizowane 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Druga strefa bardzo podobna, produkcja przestrzodów, o której mówiłem, czyli z tego budynku po mojej lewej stronie zostanie przeniesiona tam, abyśmy zyskali miejsce na produkcję maszyn, tych potocznie nazywanych pomarańczowych. I produkcja maszyn przemysłowych, czyli ten budynek, który został zupełnie niedawno zasiedlony, dzisiaj już się tam nie mieścimy, więc chcemy przenieść ten wydział do tego budynku i panowie będą mieli około 1000, niecały 1000 metrów kwadratowych więcej do dyspozycji. Również zmieniamy układ drogi wewnętrznej, ponieważ droga wewnętrzna dzisiaj idzie w ten sposób tutaj. Gdybyście Państwo wyjeżdżali zaraz od ulicy Lendley, to ta droga idzie w ten sposób. Natomiast my ten układ zmieniamy, czyli droga pójdzie sobie tutaj, gdyż inaczej nie moglibyśmy postawić tak dużego budynku. I parking dla samochodów osobowych, ciężarowych, przyjeżdżających pod załadunek, będzie umiejscowiony właśnie tu, na tym trójkącie, który zakupiliśmy rok temu. I teraz kilka takich danych. Czyli wymiar budynku, to co powiedziałem, 219 metrów na 45 metrów, hale produkcyjno-magazynowe 9800, pomieszczenia socjalno-biurowe 1050 m, parking będzie miał 4600 m2, teren utwardzony, czyli to co widzieliśmy wokół budynku 17800, czyli dużo będzie naprawdę wykostkowania i planujemy rozpocząć tę inwestycję na sierpień 2022, czyli lada chwilę. Lada moment chcemy ruszyć właśnie z tą inwestycją i zakładamy, jakby zgodnie z tym, co mówią nam potencjalni wykonawcy, że taka inwestycja będzie trwała około 12 miesięcy. Więc zakładamy, że za rok w sierpniu budynek zostanie ukończony, później będzie ten etap jakby odbioru, który zajmuje zazwyczaj około 1 miesiąca i bardzo wczesną jesienią, może nawet jeżeli zima pozwoli, to ten etap 12 miesięcy uda się leciutko skrócić, więc gdzieś tam późne lato przyszłego roku, początek jesieni, będziemy zasiedlać ten nowy budynek, czyli przenosić się z tej części zakładu do tamtej, a
aby tę część zakładu znowu wykorzystać na produkcję tych dzisiejszych maszyn. I jeszcze zdjęcia właśnie w przybliżeniu tego, jak mniej więcej to będzie wyglądało. I tu jest właśnie ta droga, która była pokazywana, czyli dzisiaj ulica Lendy idzie sobie tutaj prosto. Zmienimy jej bieg, ponieważ no inaczej nie zmieścimy tego budynku. I jeśli chodzi o tę kwestię inwestycyjną, może zanim pójdziemy dalej, bo teraz mamy już tę kwestię taką stricte dotyczącą pracowników, jakby pakietów socjalnych, co robimy dla naszych pracowników. Czy do tej części macie Państwo może jakieś pytania? Ile miejsc pracy jest przygotowanych dla pracowników weekendowych? O, dobre pytanie. Dobre pytanie, ponieważ sytuacja, tak jak Pan Prezes powiedział, tak, jest niezwykle dynamiczna i bardzo szybko się zmienia. W tej chwili mamy około 20 osób, które pracują weekendowo, ale ta liczba cały czas jakby się zmienia, ponieważ jak będę miała okazję za chwilę Państwu zaprezentować, procesy rekrutacyjne trwają, kampania informacyjna przy wykorzystaniu różnych źródeł trwa i cały czas poszukujemy. Informacje na temat ilości naszych pracowników też się zmieniła, ponieważ właśnie wczoraj dołączyła kolejna nowa grupa, 6 osób, które będą nas tutaj wspierały, więc cały czas tutaj ta sytuacja bardzo, bardzo szybko się zmienia. Na jakie stanowiska jest największy nabór? W tej chwili poszukujemy osób na różnego rodzaju stanowiska i produkcyjne, i specjalistyczne. Za chwilkę będę mogła zaprezentować Państwu. Dokładnie, zobaczycie Państwo na co, bo to jest, to jednym nawet zdaniem się nie da odpowiedzieć. Z racji tego, że rośniemy tak całościowo, to ten obszar potrzeb występuje praktycznie w każdym departamencie. Każdy departament, zarówno stanowiska specjalistyczne, jak i stanowiska produkcyjne. I to samo tyczy się pracowników weekendowych. Mamy ich na produkcji brzeszczotów, mamy ich na produkcji maszyn CNC, lasery, prasy krawędziowe, malarnia, więc w zasadzie wszędzie ich zatrudniamy. Z zatrudnianiem pracowników weekendowych ruszyliśmy de facto dopiero od początku tego roku. Zastanawialiśmy się bardzo długo, jak możemy zwiększyć produkcję u nas. I właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że nowy budynek, nawet jeżeli zaczniemy go budować, to tak jak Państwo słyszeliście, 12 miesięcy plus później proces zasiedlenia, więc zadawaliśmy sobie pytanie, a co zrobimy przez te 12 miesięcy, kiedy poziom zamówień ma właśnie tendencję taką fajnie wzrostową. Więc jedną z odpowiedzi było pracownicy weekendowi, którzy mogą w tym czasie, kiedy mamy maszyny, które stoją, miejsce mamy, natomiast hala nie pracuje. Głównie myślę tu o sobocie i niedzielę. Co prawda w sobotę bardzo często pracownicy pracowali w systemie jednozmianowym, natomiast dzisiaj można powiedzieć, że zakład niemalże działa w systemie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Więc oddam głos teraz Pani Justynie. Ja również mam nadzieję, szanowni Państwo, że będę miała okazję tutaj podzielić się takimi interesującymi i dobrymi informacjami, ponieważ wiem, że przy okazji różnych czy wydarzeń w mieście, o których Pan Prezes mówił, czy spotkań, padają pytania, tak? Co dobrego dzieje się w firmie? Dzieje się dużo, dużo dobrego i chociażby ten slajd, który już był wcześniej prezentowany, też pokazuje, że rzeczywiście dynamika wzrostu naszej firmy jest ogromna, tak? Slajd, mówię, 682 osoby pokazuje, plus 6 osób, które dołączyły wczoraj, to już jest kolejna tutaj liczba, która bardzo dynamicznie rośnie. Ja mam jeszcze pytanie do pracowników weekendowych. Czy ci pracownicy też przechodzą jakiekolwiek szkolenia? Tak, oczywiście jest proces wdrożenia. Część z tych osób przechodzi proces wdrożenia w trybie pracy poniedziałek, piątek, a część w trybie weekendowym. Mamy tutaj część naszych pracowników już z dłuższym stażem, z doświadczeniem, którzy tymczasowo
godzą się też na przejście pracy na tryb weekendowy i to są osoby, trenerzy, odpowiedzialni za szkolenie tych nowych osób. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny slajd, który pokazuje ruchy, tak? Pokazuje fluktuację pracowników, ponieważ wiadomo, te ruchy odbywają się w dwie strony, tak? Zatrudniamy pracowników, poszukujemy pracowników, część pracowników też poszukuje jakby swoich drogi i możliwości poza firmą, więc ten slajd też pięknie pokazuje, co w ostatnich latach się dzieje, tak? I szczególnie myślę, że tutaj te lata 2020-2021, no i ten rok są bardzo dynamiczne, są bardzo wyjątkowe. Początek roku 2020 to był początek pandemii, trudne sytuacje, trudne decyzje musiały być podjęte, natomiast na szczęście bardzo szybko sytuacja się odwróciła ku dobremu i zaczął się proces rekrutacji, proces wzmacniania zespołów we wszystkich obszarach, bo tak jak powiedział Pan Prezes, tak? Zamówienia cały czas dynamicznie tutaj do nas wpływają i wszystkie zespoły, praktycznie chyba nie ma departamentu, który nie zostałby wzmocniony nowymi pracownikami, ponieważ no, takie są potrzeby. Pomyślałam, że też może Państwa zainteresować tutaj struktura pracowników z uwzględnieniem stażu pracy. Tak jak widzimy na slajdzie, cały czas no, mamy tutaj wśród nas pracowników, którzy zaczynali 32 lata temu, tak? I cały czas są z nami, ale też widzimy tą dynamikę i to jak firma się zmienia, ile nowych osób jest i ten staż pracy jest relatywnie krótszy, tak? 182 osoby są z nami krócej niż rok, tak? Więc też widzimy, jak firma jako taka bardzo się zmienia. Czasami pojawiają się pytania odnośnie właśnie pracowników, ich lokalizacji, dojazdu. 168 pracowników to mieszkańcy naszego miasta i wybrałam trzy najliczniejsze powiaty i informacje tutaj, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania naszych pracowników. 542 osoby to mieszkańcy powiatu polskiego, drugi jest powiat konieński, powiat turecki. Są też oczywiście inne, ale to już po prostu jest skala taka, jeżeli chodzi o liczebność, zupełnie innych. Na filmie, który mieliśmy okazję zobaczyć, widzieliśmy jedną z naszych pań zatrudnionych na produkcję. To był też innowacyjny dla nas pomysł, który zaczął się dziać w roku 2018. Zapadła decyzja o zatrudnieniu pań na produkcji. Jesteśmy firmą specyficzną, produkujemy bardzo specyficzny wyryw, prawda? Ale okazało się, że tutaj zatrudnienie pań jest też jak najbardziej możliwe. Są stanowiska pracy, gdzie panie świetnie tutaj realizują się i rozwijają i pracują właśnie i na montażu, i na prasach krawędziowych, i ostatnio na takich małych robotach spawalniczych, na maszynach CNC, także w trybie weekendowym. Także też otworzyliśmy się na taką nową koncepcję i ta koncepcja naprawdę świetnie się sprawdza. Zdecydowana większość pań, która zaczęła, jest z nami cały czas. Dwie panie odeszły w międzyczasie z tych obszarów produkcyjnych. Pozostałe panie pracują, polecają pracę swoim tam koleżankom, dzielą się tymi informacjami, więc tylko jak jest informacja o naborze na stanowiska dla pań, to też tutaj bardzo chętnie osoby aplikują. I to, o co pan pytał, procesy rekrutacyjne. No, cały czas dynamika jest duża. Stanowiska specjalistyczne, czyli obsługa klienta, tutaj wydziały sprzedaży z takim wyjątkowym miksem językowym, język francuski i rosyjski. Specjalista do spraw manufacturing, specjalista w dziale utrzymania produkcji i zakładu, specjalista do spraw BHP, handlowiec, sprzedawca przeszczotów, konstruktor.
terminowych. Tak jak mówię, za tym wzrostem produkcji też jest potrzeba wzmocnienia tych działów administracyjno-biurowych specjalistycznych. No i oczywiście stanowiska produkcyjne i tutaj też cały szereg dostępnych procesów rekrutacyjnych. Monter, elektromonter, spawacz, operator robota spawalniczego, lakiernik, pracownik zaopatrzenia wewnętrznego. Na ten moment łącznie poszukujemy 48 pracowników. Aczkolwiek też żartujemy sobie często, że nie przywiązujemy się do liczb, ponieważ liczby się dynamicznie zmieniają. I zazwyczaj jest to kierunek taki właśnie wzrostowy, więc na chwilę obecną tak to się przedstawia, co będzie za jakąś tam chwilkę, no to się po prostu okaże. Staramy się robić wszystko, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy tak? Pracownicy weekendowi mają możliwość zatrudnienia na stałe? Oni są zatrudnieni na stałe, tylko w trybie weekendowym, ale to są nasi pracownicy i korzystają tutaj z tych wszystkich form i świadczeń, które są dostępne dla pracowników. Tak? Że jak najbardziej to jest umowa na czas stały. Na pełny etat. Są w stanie wyrobić przez weekend normy pracy, natomiast u was to piątek, sobota, niedziela, plus 12 godzin. A, tak. Ich pełen etat to jest 36 godzin, a nie 40 godzin, jak etat od poniedziałka do piątku. Natomiast są też pracownicy, którzy chcą być zatrudnieni na 2/3 etatu, czyli sobota, niedziela. Ponieważ od poniedziałku do piątku, to co 10. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to też od wielu lat bierzemy udział w badaniu pracowym i bardzo szczegółowo analizujemy nasze wynagrodzenie, tak? I mamy raporty płacowe, więc śledzimy na bieżąco trendy i nasze stawki, nasze tutaj widełki też dopasowujemy do tego, co się dzieje na rynku. Ale do naszego rynku, bo my niestety, jeżeli chodzi o płace, to nasz rynek jest bardzo słaby. My akurat bierzemy udział w badaniu, w którym biorą firmy z całej Polski. To nie jest tylko województwo wielkopolskie, to jest mazowieckie, to jest śląskie, to jest wielkopolskie. Jesteśmy w województwie wielkopolskim, które no jest województwem wymagającym, ponieważ no ten stopień bezrobocia w Wielkopolsce jest jednym z najniższych, prawda? Więc też oczekiwania w tym kierunku. Ale to powiedzmy, czy to jest bliżej 4 tysięcy, czy to jest bliżej 2 tysięcy, tak? Ale już tylko pozwól, że ja. Tak, oczywiście. Drodzy Państwo, to jest bardzo dobre pytanie, które Pan postawił. Ileś lat do tyłu, kiedy zapytaliśmy siebie w gronie dyrektorskim, kiedy zadałem pytanie, czy my jako firma dobrze płacimy? A tak jak siedziało tam 6-7 dyrektorów, to pierwszy powiedział, chyba tak, drugi powiedział, tak myślę, trzeci, tak mi się wydaje, czwarty, nie mam pojęcia, piąty i stwierdziliśmy, no tak być nie może, że nam się wydaje, myślimy, uważamy i tak dalej. Więc tak jak pani Justyna powiedziała, wielu lat bierzemy udział w badaniu płac. Żeby wziąć udział w tym badaniu, trzeba się podzielić płacami, jakie są tutaj, żeby otrzymać bardzo bogaty pakiet płac z innych firm. W tym badaniu na całe szczęście biorą udział firmy duże, firmy znane. Takie, wiecie Państwo, z nazwy Philips, tam z Poznania, z Wrocławia, z Warszawy. Duże, znane firmy. Więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ wtedy my porównujemy się nie z firmą zza płotu, która tam 5 osób zatrudnia i nie wiemy, jak im płaci do końca, tylko z dużymi graczami, gdzie płace są transparentne i gdzie płace często są wysokie, bo to są duże miasta. Więc kiedy dostaliśmy pierwszy raport, ile światło, powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, my jako firma chcemy dobrze płacić. Czyli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie jest mediana dla danego stanowiska i obojętnie, jakie stanowisko weźmiemy, spawacza, montera, dyrektora i tak dalej. Chcemy wiedzieć, jak płaci Polska, jak płaci Wielkopolska, gdzie jest mediana, gdzie jest dolny kwartyl, gdzie jest górny kwartyl, czyli jak
jaka jest siatka płac dla danego stanowiska. I powiedzieliśmy sobie wtedy, my jako zakład chcemy być dobrym pracodawcą, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Dobrym pracodawcą, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to drodzy Państwo, to jest również to, że u nas nadgodziny są płatne. My płacimy za nadgodziny. Pracownik pomimo dobrego wynagrodzenia bazowego, które ma, czyli tego co mówimy, miesięcznie dostaniesz, później za nadgodziny, a tych nadgodzin jeszcze nie jest dużo, za te nadgodziny płacimy setki lub dwusetki. Jeżeli to jest niedziela, to wtedy pracownik dostaje dwusetkę za każdą godzinę pracy. A niedziele się zdarzają, ponieważ pracownicy są na targach, są na serwisach, to co pokazywałem troszeczkę w swojej prezentacji, więc nie, jakby trudno jest nam jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie, ale jeśli Pan mówi, czy bliżej dwóch, czy czterech, to zdecydowanie ja mówię bliżej czterech lub nawet ponad, w zależności jak Pan już podjął stanowisko CNC, to to stanowisko u nas akurat jest wysoko wycenione. My każde stanowisko mamy wycenione i wyceniamy je, powiem Państwu, na zasadzie specjalista trzeciego stopnia, czyli ten najniższy, drugiego stopnia, jako ten doświadczony i pierwszego stopnia, jako ekspert. I każda z tych, każda tak, 3, 2, 1 ma swoje widełki. No wiadomo, jak ja nie mam pojęcia o CNC, ale chcę tam pracować, to nawet Utmeister, który dobrze płaci, ja mówię, nie naładuje mi dużo pieniędzy, bo ja muszę się nauczyć. Ja nic nie wnoszę na początku. Ja zabieram czas trenera, innego operatora, bo mnie uczę. Więc ja nie wystartuję od wysokiego C, jak to się mówi. Ja zacznę jako trójka, jako ten, który musi się nauczyć. Ale nawet trójka jest fajnie wyceniona. Dlaczego? Dlatego, że to stanowisko dzisiaj jest poszukiwane. Operator CNC jest poszukiwanym operatorem na rynku pracy. A teraz jeszcze uwaga. Nasza wycena jest większa, dlatego, że nasi operatorzy potrafią programować. W wielu firmach operator CNC to jest ten włóż, wyłóż, włóż, wyłóż. Nic więcej nie robi, naciska guzik, a inżynier programuje maszynę. Nie. U nas operator CNC programuje bardzo często. Czy operator robota spawalniczego, czy operator lasera, przy którym byliśmy, to oni mają te niezwykłe umiejętności, że potrafią programować. Za to trzeba zapłacić więcej. Dlatego my te stanowiska wyceniamy też wyżej. Nasza skala płacy jest przesunięta w górę, żebyśmy naprawdę godnie ich nagradzali. I poniekąd ten graf, który przed chwilą Pani Justyna pokazała, fluktuacja u nas procentowa jest bardzo niska. Jak my porównujemy się z innymi, nawet polskimi zakładami, to nasza fluktuacja jest bardzo niska w porównaniu do tego, co dzieje się w innych.